Niemcy niszczyli właściwie wszystkie rzeczy nieużyteczne dla nich, czyli wszelkie owoce kultury, jak biblioteka, książki polskie, bo to na nic dla nich. Wszystkie te pozostałości kultury polskiej to palono, niszczono albo w piecu, w kotłowni, albo na tutaj w piecach ogrzewczych niszczono. Poza tym, jak już tutaj Wehrmacht się rozsadził na dobre, to był taki rozkaz, ja to pamiętam jako dziecko w Wielkopolsce, nawet to samo było. Myśmy jako dzieci się gorszyli malutkie, bo to ścinano wszystkie krzyże przy drogach, niszczono figury, wysadzano w powietrze, rozwalano młotami figury przydrożne. To jako dzieci małe to myśmy się gorszyli i to płakali, nie wiedzieli, co się robi. Nie dlaczego tak jedni uczą nas szacunku do tych rzeczy, a drudzy dewastują. I tutaj to samo robiono. Z tym, że wszystkie figury na mieście, tutaj na wiosce poniszczono, krzyże pościnano, powyrzucano. Natomiast tej figury nikt nie wyrzucił, anioła, stróża, ponieważ ona była taka imponująca, taka może mniej święta dla nich, raczej więcej pachnąca kulturą niż sakralnością. Bo tu choć anioł stoi z takim chłopczykiem, to tak przypomina sobie takiego pana szlachetnego z dzieckiem. I oficer główny, oficer dowódca tutaj tej jednostki rezydującej w górnej grupie, jednego popołudnia poszedł pod tą figurę, tak sobie stanął w rozkroku i długo medytuje, kiwając, tak się patrząc na tą figurę anioła stróża. Może miał skojarzenia, przypuszczalnie takie. To jest świadectwo brata Aleksego, który obserwował go przez okno, który był kucharzem Wehrmachtu. On tak wszystkie tutaj ruchy żołnierzy obserwował i potem nam relacjonował po wojnie pewne rzeczy. I długo tak postał, wrócił i za chwilę przychodzą żołnierze i zdejmują tego anioła. Nie rozwalają, tylko zdejmują go delikatnie i wkładają na taki wózek platformiany i wciągną gdzieś, wloką go. I okazało się, że zawieźli go pod kościół, tam rzucili, on przeleżał całą wojnę. Zarośnięty pokrzywami, zielskiem pod kościołem katolickim i nie został roztrzaskany. Natomiast postument cały od anioła został wysadzony. Minę podłożyli i poszedł w powietrze. Takie resztki gruzów tam jeszcze starego postumentu leżą. No i anioł ocalał w ten sposób. Także anegdota taka, bo brat Aleksy tak dumnie zawsze opowiadał, że Wehrmacht pokonał Polaków, ale anioł stróż pokonał Wehrmacht, bo się ugięli przed jego autorytetem.